w momencie, kiedy jest po prostu za duże ryzyko. Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj sobie zagramy jedynki. Generalnie będą to moje pierwsze jedynki w sezonie, ale dzisiaj już mam normalnego neta. Podłączyli mnie w końcu do świata, dlatego prawdopodobnie pojawią się też streamy. Wiele osób pytało mnie o ustawienia, to też pewnie widzicie je na ekranie, bo w tej chwili nie wiem, czy zdążę do nich wejść. Dobra, pokażę je po prostu na ekranie. Tutaj dodam, że niektóre rzeczy zmieniam bardzo często, a niektóre się jakoś dziwnie pokazują, ale no, chcieliście, to macie. Jedynek nie grałem od bardzo dawno ze względu na to, że w zasadzie jestem w trakcie... No już w zasadzie się przeprowadziłem, jeszcze nie tak w 100%, ale prawie. I generalnie nie miałem internetu za bardzo. Ale już będę miał raczej. A jeszcze zapomniałem prawie powiedzieć, chciałbym wam podziękować jeszcze raz za 5000 subskrypcji, bo udało nam się wbić taką liczbę. Ten gostek ma 2 MMR-y od nas mniej, czyli... Albo nie miał maksymalnych na start sezonu, albo coś przegrał, czyli musimy go rozwalić. Dobra, kopnijmy go. Bumpowanie jest strasznie OP. Ale jak możecie zauważyć, mój piękny ping. Nigdy nie miałem tak dobrego pingu. A jeszcze może mi się polepszy internet, bo w zasadzie jeszcze nie mam zamontowanego routera. Także zobaczymy. Na pewno jest pozytywnie i jakoś dziwnie łatwo idzie. No. Generalnie mam całe nowe stanowisko. No, sam fakt, że się przeprowadziłem, to o tym świadczy, ale... Dobra, mniejsza. Skupię się zaraz na komentowaniu gry, tylko nasz przeciwnik musi zacząć stawiać poziom. Nieważne, nie pytajcie, co ja zrobiłem. Myślałem, że on to kopnie mocniej i sobie podskoczyłem. Zróbmy fake kickoffa, czyli... Najlepszy możliwy kick-off w grze. Jak zobaczyliście, wystarczy zrobić coś takiego i mamy bramkę. To jest easy win. Nie no, oczywiście nie zawsze działa, ale naprawdę bardzo lubię takie zagranie. Mam nadzieję też, że nie słychać za mocno pada, bo w sumie bardzo blisko trzymam kontroler do mikrofonu. No i z takich podstawowych rzeczy, co ja jeszcze mogę dodać. Zbliżamy się do 2000 członków na Discordzie, to też będzie fajna rzecz. Naprawdę, przez ten free to play tak się pozmieniały liczby, że... A, ciekawy strzał, ale obronił. Zabieramy piłkę do obrony, jakbyśmy mu zostawili, to by miało darmową akcję. A tak to mu daliśmy asystę, więc mamy dodatkowe punkty. Bo wiadomo, za asystę są punkty, chociaż nie wiem, czemu mi nie dało. Nie no, to tak nie róbcie, jak robiłem, a ten... Też tutaj kolejny punkt jest taki, widzicie, on chciał odgapić ode mnie i też zrobić fake kickoffa. Ale on nie zrobił tego takiego flipa na początku, przez co od razu widziałem bardzo dobrze, że on fejkuje i nie będzie jechał. Więc mogłem się przygotować na to, a tak jak robicie te takie moje podskoki, to... Trudniej się zorientować po prostu, że ktoś to robi. Chyba, że gracie w hokeja, tam to widać zawsze nad krążkiem. Chyba, że ktoś ma ekstremalne ustawienie kamery. Dobra, spróbujmy strzelić coś majestatycznego. Pod intro. Dobra, nie będzie nic majestatycznego, ale przynajmniej przyblokowaliśmy jego wybicie. Szybko zagarnąć boosta i piłeczkę. Może zdążymy? A, nie obronił. Akurat to powinien chyba obronić, ale no była ciężka piłka. Może nie miał boosta, przyspieszenia. Zróbmy jeszcze raz ten sam kick-off. Generalnie nie polecam to robić więcej niż jeden raz. W sensie nie polecam tego robić za każdym razem, ale... Jeszcze dwa razy to przejdzie. Poza tym zawsze to można bronić łatwo. Okej. Okay. Dobra, kartofelek. To chyba Niemiec jakiś, tak poniku. Boom, chasing. Możecie napisać, jak tam u was leci. I czy jesteście nowymi graczami, czy starymi? Chociaż teraz to pewnie będzie dużo nowych. Ale co tam? O, o.
Dobra, tutaj nas porobił. Dobra, zepsuł. Zniszczmy go, przez co mamy spokój. Aż dostałem flashbanga w ucho, nie wiem jak to się stało. Dobra, strzelmy coś ładnego. Generalnie nie róbcie tak, ale... Wygrywamy wysoko. Strzelmy jakąś ładną brameczkę. Nie wiem, czy była ładna, ale jest brameczka, także wyszło dobrze. Okej. Ale naprawdę jestem mega zadowolony, że w końcu będę miał po tylu latach internet dobry, w sensie będę miał już. Mam, jak widzicie, po pingu i po tym świetnym wykończeniu, co przed chwilą pokazałem. A też taka rada ode mnie na jedynkach, zwłaszcza jeżeli jest taka sytuacja, że wiecie, że prawdopodobnie po waszym strzale nie będzie bramki, a właśnie macie jakiś trudny kąt, to lepiej czasem odpuścić, nie oddać strzału, bo jedyne co zrobicie, to dacie darmową kontrę na pustą bramkę. Są sytuacje, w których na jedynkach na ogół generalnie warto dawać popełnić błąd przeciwnikowi i kopać non-stop w bramkę, ale są takie pozycje, co to nie ma korzyści w ogóle. W momencie, kiedy jest po prostu za duże ryzyko. Dobra, strzeliliśmy kolejną bramkę. O dobra, nasz przeciwnik wyszedł, dlatego przechodzimy do kolejnego spotkania. Okej, drugi przeciwnik i chyba drugi Niemiec. Zobaczymy, zaczynamy od naszego kick-offa najlepszego. Jak najszybciej lecimy. Nie zniszczył się? Szkoda, że go nie zniszczyliśmy. Szkoda, że nie trafiliśmy, bo też była okazja na pustą w zasadzie. Jakbym to lepiej przymierzył. Dobra. Ledwo, ale obronione. Wywalił się. Jak najszybciej? Nie zdąży? Dobra, udało się. Aczkolwiek taka strasznie... chaotyczna akcja była. Niesamowite jest uczucie posiadania mniejszego pingu od przeciwnika. Ja tym będę się przez najbliższy miesiąc teraz podniecał. Nie powinienem jechać po tego boosta, ale... czemu nie? Ale przyciął gierkę. Dobrze, że jesteśmy szybsi. Okej, przyblokowaliśmy. Zabierzmy tak, żeby nie miał strzału. Nie mamy boosta, to musimy zrobić coś takiego właśnie. Sprowokować piłkę do wyjścia. Tutaj mocne wyzwanie rzuciliśmy. On nam podał. Dobra, spanikowałem. Ale żyjemy. Chyba. Chciałem go zniszczyć, ale się nie udało, ale on sam wybił za nas piłkę w zasadzie. I podał nam. Ale obronił zarazem. Chyba nie trafił, no. Także ja się ustawię tutaj, żeby nie mógł zrobić takiego... Dobra, to było jednak słabe. Ale nie wiem, mam wrażenie, że strasznie się poziom obniżył. Okej. Podbijamy go i zbieramy szybko buścika i kopiemy to z całej siły. Dobra, nie wystarczyło. Ale mamy czas, żeby wrócić. Okej. Łatwy sejwik. Znowu nie trafia. Nie wiem, coś strasznie nieskuteczny jest ziomek. Dobra, próbujemy pincha. Było to tak, wiecie, na braku boosta w ogóle, ale w sumie prawie weszło, jakby nie patrzeć. Prawie to znaczy, że nie weszło z takiej strony. Nie wiem, co zrobiłem. To było Tuchet 2000. Nie mam pojęcia, powinienem tą piłkę zagarnąć, wybić po prostu. Nie wiem, co miałem w głowie. Ale śmiesznie, że mamy identyczne MMR-y co przeciwnik. Może on też zagrał dopiero jeden mecz w sezonie. No. To by wyjaśniało, dlaczego taki niepowtarzalny jest. Niepowtarzalny? Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć dobrze. Nie jest consistent. Kurde, nie ma powtarzalności w tym, co robi? Nie mam pojęcia, jak to określić. Nawet lepiej. Dobra, wybijamy to.
Znowu tracę głupią bramkę, bo się źle ustawiłem. Co to zrobiłem źle? Nie pominie powtórki, to zobaczymy. Wyjechałem z bramki za bardzo. Powinienem siedzieć w bramce, to bym generalnie to obronił na luzie. Jakby on to przyjął, to by stracił dynamikę. Niepotrzebnie wyjeżdżałem z bramki. Ale to wy wiecie, co zrobiłem za błąd, dlatego ja też już wiem. Dobra. Spróbuję go zniszczyć. Nie udało się. Dobra, on mnie zniszczył. Kurczę. Dobra, trzeba się skupić, żeby to wygrać. Bo nie ma czegoś takiego jak porażka. Nie no, akurat na tych odcinkach to jest prawie zawsze porażka. Dlatego... bez przesady. Nie, on nie trafi w boosta, ja kopnąłem tak na Hama. No nie, jak jest winny. Nie, no widać, że ziomek pierwszy mecz w sezonie dopiero zagrał, bo zbyt zwinny jest. Dobra, zastosujmy naszą ulubioną taktykę na przyjęcie piłki. Dobra. O nie, nie zdążyłem go przyjąć. Ale go przeczytaliśmy jakoś, już zaryzykowałem. Wiedziałem, w którą stronę on mniej więcej będzie uderzał piłkę, to pojechałem tak, żeby ją przeciąć. No, oczywiście to było ryzykowne, ale wiecie, dopóki nie skakałem, to jeszcze było do przeżycia. I strzelałem drugą bramkę z kick-offa. Więc jeszcze nic straconego. Też generalnie pozdrawiam pewną osobę, która na mnie krzyczy, że tego jeszcze nie wierzę, że taki kick-off padł. No wierzę, że gościu się wywalił i jeszcze strzelił z tego bramkę. Ale co miałem powiedzieć? Że pozdrawiam pewną osobę, tutaj właśnie pokazuje się ten przykład, która mi mówi, jak mogę nie umieć jeszcze robić speed flipa, w sensie z tego szybkiego kick-offa, i myślę, że się go nauczę w najbliższym czasie. Żeby faktycznie mieć lepszą prędkość na kick-offach. Szkoda, że nie miałem więcej boosta. Nie zebrałem, czy nie przeszczędziłem. Bo bym mógł czy to bumpnąć przy... No nie wierzę, że ja się tak daję demować temu gostkowi. Nie no. Jaki brak wyczucia jedynkowego. Nie uważam na bumpy. To nie w moim stylu. W sensie, no ja generalnie głupio tracę bramki zawsze, ale... Nie po bumpach. Niewiarygodne, żeby bumpami nas ziomek pokonał. W sensie bumpami, demo. Skacz typie. Trzy bramki to... Nie, no nie spodziewałem się, że kopnie od razu. Wykorzystał efekt zaskoczenia. Byłem przekonany, że to będzie przyjmował, bo... bardzo rzadko ktoś kopi w takich sytuacjach. Dobra. No to chyba przegraliśmy, ale... generalnie dobrze, że się stało, że nagrałem ten odcinek. Bo i pytaliście o ustawienia, i w końcu... Nie wiem, co się jeszcze stało w końcu, ale nie trafiłem znowu na pustą bramkę. Mam nadzieję, tak czy inaczej, że odcinek się wam podobał. A żeby już nie przeciągać na koniec, to zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz lajka. No i to by było właściwie tyle. Elo, elo.